czasie jednej z tych akcji wywózek młoda dziewczynka wpadła do apteki i on w ten czas zdążył ją tylko schować pod ladę. I przyszli Niemcy za nią, ale nie znaleźli jej. Także ona się uratowała i po wojnie chyba ona jeszcze żyje w Izraelu. Siedziałem sam, obserwując, co dzieje się na Placu Zgody. Cisza kompletna. Widzę na razie, jak wszystkie twarze tych Niemców zwrócone zostały w tym kierunku i patrzę. Słyszę, powolnym krokiem zbliża się ktoś w stronę wysiedlonych. Idzie młoda kobieta, blondynka, wspaniale zbudowana, z wysoko podniesioną głową, w pelerynie koloru niebieskiego i powoli zbliża się do stojących Niemców. Zdziwienie ich było niesamowite, można tak było przypuszczać. Ten ze szpistrutą podszedł do niej, ona się zatrzymała. Co mówił, nie wiem, co odpowiedziała, nie wiem. Wiem tylko, że zaczął ją bić. Bił ją okropnie, po twarzy, po oczach, bił ją po włosach, po ramieniach, po szyi. Ona spuściła nisko głowę i trwała. Po jakimś czasie, gdy ochłonął, wepchnął ją w tłum. Co się okazało? Ona szła do matki, która skazana była na wysiedlenie i stała w pierwszym szeregu. Padły sobie obydwie kobiety w ramiona i trwały tak długo. Później matka wyciągnęła chustkę, zaczęła obcierać jej twarz. Ona przycisnęła do ust jej rękę. Ale Niemiec, gdy ochłonął, wydawało mu się, że za dużo dobrego by było, gdyby one razem poszły, bo to byłaby jej wola. I wola by jej matki może była też. Skoczył, wypchnął ją z tłumu, uderzywszy kilka razy w plecy pejczem, rozkazał jej wrócić z powrotem. Szła powolnym krokiem, takim samym, jak szła w stronę matki, wracając z powrotem w tą ulicę, skąd przyszła. Odwróciła się raz jeszcze, pomachała matce ręką, matka chustką i tak skończyła się ta niesamowicie wstrząsająca historia młodej kobiety, dobrowolnie idącej na śmierć razem z matką. Stłoczenie ludzi w powtórnie zmniejszonym getcie jest wprost nieprawdopodobne. Egzystencja staje się potworna, wręcz koszmarna. Codzienne waśnie o kawałek własnego miejsca, ustawiczne kłótnie o każdą rzecz i zdanie, które usłyszałem od jednego z klientów apteki. Hitler wiedział, jak się na Żydach zemścić i dlatego stworzył getto, do którego wtłoczył taką liczbę ludzi. Gdy zbliżała się konkretna likwidacja getta, podzielony został ten plac, plac wysiedleń, drutami kolczastymi. Podzielono getto na getto A i na getto B. Druty biegły tuż koło apteki, w tym kierunku, i ci wszyscy, którzy mieszkali w getcie B, byli skazani na śmierć, a ci, którzy znajdowali się w getcie A, przy rozmaitych selekcjach, dostali się do Płaszowa, do obozu tak zwanego pseudokoncentracyjnego. To mniej więcej 17 tysięcy ludzi przebijało się stale przez getto. Wysiedlenia wynosiły od 7 do 10 tysięcy. Leki przekazywane były do getta A przez specjalnego posłańca. Był młody chłopiec, który był opłacany przez jednej strony przez Judenrat, z drugiej strony przez Pankiewicza, i który kursował na linii getto A apteka. On właściwie jeden przenosił leki. W tym samym momencie Niemcy, którzy znajdują się w aptece, piją właśnie aptekarską nalewkę. Za przepierzeniem w kącie mebla aptecznego siedzi ukrywający się uciekinier. Na zapleczu przygotowuje się opatrunki. W tym samym czasie wynosi się drugimi drzwiami. W torbie podróżnej wynosi się dziecko uśpione luminalem. Jak była likwidacja getta i przeszukiwali getto, tak jego znaleźli w tym fartuchu białym w aptece i wyprowadzili go i dołączyli do tej kolumny tych, co na wysiedlenie. Ale zobaczył go któryś z tych Niemców i znał go i wyciągnął go z tej kolumny. Pewnego razu przyszedł do mnie SS-man Kunde, który stale urzędował w getcie i często odwiedzał moją aptekę. Miał jakąś słabość do mnie, także wykorzystując ją, mogłem wiele dobrego zrobić dla rozmaitych ludzi. W
tym właśnie dniu wyjął, siedząc u mnie w pokoju dyżurnym, kajdanki i powiedział, to są najnowsze kajdanki zrobione w warsztacie ślusarskim. Wie pan co, ja panu założę je na rękę, mówi, i zrobimy kawał. No, zakuł mnie w te kajdanki i rozmawiamy dalej. Ja tak myślę sobie, co to za kawał, skoro dosyć już dłuższą chwilę rozmawiam razem z tymi kajdankami. Mówi, wie pan co, wyjdziemy teraz, pana personel będzie widział, że pan jest zakuty w kajdanki i wyjdziemy tutaj na Plac Zgody i pójdziemy tutaj w tą, na róg tej ulicy i ja tutaj staniemy na rogu tej ulicy, ja wyciągnę rewolwer, strzelę na góry, a one będą myślały, że ja pana zastrzeliłem. No i rzeczywiście szliśmy tu, stanęliśmy, ja zaczynałem już wątpić, czy kawał ten czarny, makabryczny kawał nie będzie rzeczywistością. On rzeczywiście wyciągnął rewolwer, strzelił, zdjął mi kajdanki, uśmiechając i śmiejąc się do rozpuku, wróciliśmy do apteki. No strach, jaki przeżyły moje magisterki, trudno opowiedzieć, bo byłem święcie przekonany, że tu zakończyłem życie. Ludność getta zmniejsza się z godziny na godzinę. Codziennie odchodzą transporty do obozów Płaszowy. Prawie wszyscy Żydzi uważają baraki w Płaszowie za ostatni etap tułaczki i szansę ocalenia. Grozę budzi jednak wiadomość. Wszystkie dzieci do lat 14 muszą w getcie zostać. Coraz więcej do apteki musi sprowadzić kodeiny, luminalu. Potrzebują go rodzice małych dzieci. Podaje się te środki dzieciom po to, żeby je uśpić i przemycić ze sobą w bagażu podręcznym. W laboratorium panie produkowały lekarstwa, ale nie tylko. Pędziło się także bimber, produkowało się farbę do włosów. Doktor Żurowski przynosił półfabrykaty do getta, z czego panie produkowały w setkach litrów odsiwiacz, niezbędny dla kobiet, dla mężczyzn przed selekcją. Apteka przejęła jakby rolę poczty w getcie. Panie, które pracowały tutaj z magistrem Pankiewiczem, po godzinach pracy opuszczały getto i to one przede wszystkim wynosiły całą korespondencję, listy, czasami przedmioty cenne. To był przecież kanał aprowizacyjny, źródło zaopatrzenia. Od czasu do czasu przynosiłem stąd paczki do domu, leki, ale przede wszystkim pamiętam pewnego dnia zaprowadzono mnie na róg apteki z tamtej strony, zasłoniętej od placu i pokazano wejście do piwnicy, wskazano drogę, którą można było się przedostać na drugą stronę. Nie wykorzystywałem jej nigdy. Nie przechodziłem na tak zwaną aryjską stronę. No ale zostałem poinstruowany, jak z tego skorzystać. Uciekali młodzi i starzy, kobiety i dzieci. Podgórskie kanały ratowały życie. Tym zwłaszcza, których nie dosięgła zdrada. To było gdzieś koło godziny 10, 11, przed południem w każdym razie. Dzień był zimny, ale jakiś taki jakby słoneczny. Podeszliśmy tutaj od Krakusa. Rodzice, ja i chyba jeszcze jacyś ludzie byli w okolicy, którzy razem z nami wiedzieli o tej możliwości ucieczki.